Cześć kochani, dzisiaj na serwisie Kawasaki Versys. Jak widzicie, bardzo fajny motocykl. Zobaczcie co, z czym przyjechał do nas. Ktoś podłączył sobie grzane łapy, manetki podgrzewane, zobaczcie. Jedziemy bez kluczyka. Nie wiem czy to odpala, chyba nie. Widzicie, kto coś zrobił, podłączył źle po prostu te manetki. No i trzeba to zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi. Tak moi drodzy, a teraz sobie zrobimy rekonesans, to tu zostało źle zrobione. Żebyście na przyszłość wiedzieli. Plus został podłączony na stałe do akumulatora. Nie sugerujcie się przy kolorem przewodu, bo chyba tak ma być fabrycznie, bo widzę, że to jest wszystko to fabryczne. Za to minus, zamiast do masy, ktoś podłączył pod plus od stacyjki. Nie wiem jak to potem działało, po prostu opór tej całej instalacji powodował to, że jak włączamy zapłon, to te manetki normalnie grzały, aczkolwiek nie były wydajne do końca, ponieważ tutaj zamiast iść być masa, to tutaj się pojawiało plus 12 V, więc my musimy znaleźć tutaj plus 12 V po włączonym kluczyku i wtedy podłączamy tutaj ten przewód z bezpiecznikiem, a to podłączamy do masy. Możemy to oczywiście podłączyć bezpośrednio do akumulatora, ale wtedy to było bez sensu, ponieważ ktoś by sobie przyszedł na postoju, włączył manetki, no i by grzały. No akumulator by się rozładował, wiadomo, żeby się rozładował. Aczkolwiek jest to zabezpieczenie, że do pewnego momentu akumulator się po prostu rozładuje i manetki się wyłączają, żeby po prostu nie rozładować go do zera. W lato nie wiem, czy to jest funkcja w tym, że jeśli mamy powyżej tam 20 stopni, to manetki w ogóle nie da się włączyć, nie działają w ogóle, nie działa podgrzewanie manetek. Więc co musimy zrobić? No, albo ktoś tutaj po prostu nie miał wiedzy, albo ktoś się pomylił. Przyjmiemy tą drugą wersję, aczkolwiek ja jestem za tą pierwszą. Także jak to musimy podłączyć? Jeszcze raz tłumaczę. Plus 12 po bezpieczniku, po stacyjce, po włączonym kluczyku, a ten siwy przewód musimy przykręcić do masy. Nie będziemy go ciągnęli gdzieś tutaj do przodu, tylko tutaj mamy dosyć już śrub takich, gdzie są jakieś zamocowane rzeczy, więc możemy to tutaj śmiało blisko przykręcić do czegoś, chyba że będzie taka konieczność. Może moment już sprawdzam, ok. Dobra, można by jeszcze zrobić tak, że można ten przewód podłączyć do pompy, do przekaźnika pompy paliwa, no, ale jeśli ktoś nie ma tutaj rozeznania w tej skrzynce przekaźników, proponowałbym się tego nie tykać, lepiej to zrobić po stacyjce, tym bardziej, że jak wiadomo, widać po grubości przewodu, stacyjka jest przełącznikiem wysokoprądowym, więc przyjmuje wszystko obciążenia na siebie, dlatego powinno wytrzymać, manetki nie biorą zaś tak dużo prądu, więc nie powinno się nic z tym przełącznikiem dziać. Skoro uciągną światła i resztę elektryki, to uciągną też manetki. Oczywiście wszystkie rzeczy, pamiętajcie, zawsze są robione z nadwyżką wytrzymałościową, że to tak nazwę dziwnie, więc muszą wytrzymać więcej niż jest zadeklarowane, po to, żeby to się po prostu nie zepsuło. Oczywiście pomijając chińskie produkty niskiej klasy, mamy też, jak wiecie, różne klasy produktów produkowanych w Chinach, ale te najniższej klasy po prostu są tak zrobione, że nawet nie wiem, czy tam manetki wytrzymają na takim włączniku. Dobra, ja się zabieram do pracy, pokażę Wam potem jak to wygląda, jak już to jest gotowe i prawidłowo podłączone. Moi drodzy, wyjaśnił się cały problem. Wszystko było dobrze, prawidłowo podłączone. Tutaj mamy plus, tu mamy minus. Zastanawiam się, co autor miał na myśli, podłączając minus na minus bezpiecznik, ale też będzie działał. Z reguły powinno się zawsze podłączać bezpiecznik do plusowej żyły. Podłączyłem do masy. Jak widzicie, nie ma problemu już z tym włączaniem się. Włączamy stacyjkę. Teraz włączamy sobie manetkę, która zaczyna działać. Zobaczcie. Normalnie wszystko działa jak należy. Oczywiście możemy zostawić włączone. Wyłączamy stacyjkę. Wszystko gaśnie i tak jest prawidłowo podłączone.
I teraz na pewno zadacie sobie pytanie, czy warto było otwierać to wszystko, rozbierać, robić robotę. Wiadomo, klient za to płaci. No niestety musi zapłacić, moi drodzy. Takie przełożenie przewodu z plusa na minus na pałę mogłoby się skończyć jakimś wypaleniem czegoś. Nie wiadomo, gdzie to klient podłączył, czy to podłączył prawidłowo. A jeśli już klient, to znaczy klient kupił ten motocykl, to już było tak podłączone, żeby było jasne. A żebyśmy wiedzieli, czy to aby jest na pewno dobrze zrobione, po prostu należało to rozebrać i sprawdzić, ponieważ no wiadomo, pomyłkę nie jest trudno, a koszty byłyby niewspółmierne do tego skracania czasu, że tak powiem, pracy. A tak wiemy na pewno, że możemy sobie pozwolić na podłączenie tego do minusa, wszystko nam działa prawidłowo, więc możemy składać motocykl. Moi drodzy, taka podpowiedź. Kawasaki Versys. Manetki podgrzewane możemy podłączyć w ten sposób, że minusowy przewód do minusa akumulatora, a plusowy do wtyczki od stacyjki i możemy podłączyć do przewodu koloru brązowego. Tu mamy brązowy przewód i do tego przewodu plus od tych manetek podłączamy. Po przekręceniu stacyjki na on pojawia nam się tutaj plus 12 V i więc będzie nam wszystko działało. Moi drodzy, jeśli film Wam się podobał, krótki taki, chyba treściwy, łapka w górę, pozdrawiam. Cześć kochani, dzisiaj na serwisie Kawasaki Versys. Jak widzicie, bardzo fajny motocykl. Zobaczcie, co z czym przyjechał do nas. Ktoś podłączył sobie grzane łapy, manetki podgrzewane, zobaczcie. Jedziemy bez kluczyka. Nie wiem, czy to odpala, chyba nie. Widzicie, kto coś zrobił? Podłączył źle po prostu te manetki. No i trzeba to zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi.